Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś jest ze mną królowa driftu Karolina Pilarczyk. Bardzo mi miło, witam bardzo Cię. Bardzo miło, dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj, jak to się wszystko zaczęło. Twoja przygoda z motoryzacją. Opowiedz mniej więcej, w jakim wieku zaczęłaś. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ ja nie jestem osobą, która zaczęła jeździć w wieku 3-5 lat. Tatuś mnie wsadził do jakiegoś go-kartu albo innego urządzenia. Ja generalnie nie mam żadnych tradycji motorsportowych, więc przez wiele, wiele lat w ogóle samochody to były dla mnie takie pudełka, które miały 4 koła, silnik i służyły do przemieszczania się z punktu A do punktu B. No i wręcz nawet jak miałam 13 lat i mój tata nauczył mnie jeździć, nie złapałam bakcyla, tam nie było nic takiego super fajnego. Oczywiście w wieku 13 lat, jeżeli się prowadzi samochód, to człowiek się czuje taki dorosły, tak, więc oczywiście. Była taka fajna adrenalinka. Oczywiście, ale przygoda. Przygoda, dokładnie. Ale to nie było coś, co sprawiło, że ja stwierdziłam, wow, to jest coś niesamowitego, fenomenalnego, ja chcę robić coś więcej. Więc jak zrobiłam prawo jazdy w wieku 17-18 lat, podeszłam do tematu dosyć ambicjonalnie. To było ponad 20 lat temu. Tak, to prawda, ponad 20. No i wtedy dosyć mocne były stereotypy. Często funkcjonował taki stereotyp baba za kierownicą, a ponieważ ja w tym czasie studiowałam informatykę, byłam po matwizach, uprawiałam sztuki walki i główne grono, w którym przebywałam, to byli panowie, więc stwierdziłam, że nie chcę usłyszeć takiego głupiego tekstu i po prostu pójdę doszkolić swoje umiejętności na płytach poślizgowych. I udałam się do Akademii Jazdy Opla i tam na tych płytach poślizgowych panowie pokazywali mi, jak kontrolować auto w ekstremalnych sytuacjach. I ja nagle, jak poczułam ten poślizg, to było takie wow, ja to chcę robić, załapałam. I tu jest oczywiście, też uważam, że gdzieś trochę przypadek i trafienie na fajne osoby, bo ci instruktorzy, jak widzieli, jak ja się podniecam tą jazdą, jak wykonuję te ewolucje w sposób zupełnie niekonwencjonalny. Ja rozpędzałam szybciej ten samochód, bardziej go dokręcałam, robiłam jakieś ewolucje tym samochodem, to oni mnie jeszcze bardziej podkręcali. Efekt był taki, że zakochałam się w tym. I jak skończyłam ten kurs cały, to stwierdziłam, no dobrze, no to i co teraz? I tak mam to zostawić? O nie. I stwierdziłam, że pójdę w stronę motorsportu. Natomiast niestety to był taki czas, kiedy nie było Facebooka, nie było takiego dostępu do wiedzy i ludzi, jak jest teraz, nie funkcjonowały social media, więc właściwie to wszystko było taką metodą prób i błędów i próbą poszukiwania ludzi, którzy byliby mi w stanie pomóc. Bo tak jak wspomniałam, nie miałam żadnej tradycji motorsportowej, ani ludzi, ani nie wiem, wujków, cioci, braci, znajomych, którzy w ogóle mogliby mi cokolwiek powiedzieć, poradzić. Plus nie miałam pieniędzy, byłam studentką, jestem kobietą, więc właściwie wszystko się składało jakby przeciwko mnie. Natomiast ja jestem dosyć upartą osobą, jak sobie wyznaczam jakiś cel, to stwierdzam, że ja to zrobię, chociażby nie wiem co. No i w momencie, kiedy w 2004 roku zobaczyłam drifting, stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić i chcę jeździć w driftingu, czyli drifting jest to precyzyjna jazda poślizgami. My od startu do mety utrzymujemy auto w poślizgu, ale nie w sposób dowolny, tylko sędziowie nam wyznaczają linię przejazdu. Poprzez tak zwane cały, tak? Tor jazdy, dokładnie. Linia. Czyli linia jest taka najbardziej kluczowa. Poprzez tak zwane drift zone, clipping pointy, wyznaczają nam linię, jaką mamy obrać. No i musimy tak ustawić auto i tak ustawić, dobrać trajektorię, żeby ten tor w ten sposób pokonać. I stąd, no ja się zakochałam w tym driftingu. Stwierdziłam, że to jest tak piękna dyscyplina i poza tym właśnie to się zawsze powtarzam, że to u mnie to nie była miłość do motoryzacji, do samochodów, tylko miłość do poślizgów. Natomiast no, to był 2004 rok, a słuchaj, samochód, który był w stanie nawiązać rywalizację, dopiero zbudowałam w 2013. No właśnie, bo to nie są standardowe samochody, to nie jest tak, że kupuje się BMW starodawne z mega wielkim silnikiem i od razu się można ścigać. Tak. Czego jakoś poprzerabiać, tak? Delikatnie odchudzić. Dokładnie. Dokładnie tak. Jak to wygląda? To znaczy w tym czasie, kiedy ja zaczynałam, drifting w ogóle wszedł do Polski, więc faktycznie wtedy właściwie braliśmy te stare BMW, utwardzaliśmy zawieszenie, spawaliśmy dyferencjał, montowaliśmy hamulec hydrauliczny, no i tymi samochodami staraliśmy się ślizgać. Tak czy siak, posiadanie takiego BMW było wtedy dosyć drogie. Ja pamiętam, jak ja chcąc jeździć, pierwsze moje auto kupiłam już w 2005 roku na kredyt.
Było to BMW E36. Kupiłam go za 33 tysiące złotych, gdzie dzisiaj ten samochód kosztuje 4 tysiące złotych. Tak. No, czasy się zmieniły. Tak, cena po prostu była masakryczna. No i oczywiście też trzeba pamiętać, że kupno samochodu to dopiero początek, bo trzeba go zmodyfikować. No i to jest chyba najdroższy temat, tak? I to jest najdroższy temat. I rzeczywiście wtedy było trochę łatwiej. Dzisiaj to są samochody już w pełni profesjonalne. Sport drifting się rozwinął w niesamowity sposób. Faktycznie my teraz jeździmy samochodami, które są budowane na bazie Nissana 200SX, Nissan Silvia się tak. Nazywa. W Fast and Furious w Tokyo Drift nazwali to auto Mona Lizą, więc naprawdę kultowe i piękne auto. No i te auta bierzemy i zupełnie opróżniamy ze wszystkiego. Wyrzucamy silnik, wyrzucamy zawieszenie, wyrzucamy wszystko. No ma być jak najlżejszy, tak? Ma być jak najlżejszy, ale przede wszystkim my też dokonujemy takich modyfikacji, w ogóle zmieniamy to auto, tak? Czyli ono ma klatkę w środku, wszystko? Ono ma klatkę oczywiście, bezpieczeństwa, tak, ten sport musi być bezpieczny przede wszystkim, bezpieczeństwo jest numer jeden, najważniejsze. Ma klatkę w środku, nawet klatkę na zewnątrz, natomiast w środku my mamy silnik i sercem tego samochodu jest chevroletowska jednostka 6,2 litra V8 z kompresorem, więc tam mamy prawie 900 koni mechanicznych. Mamy tutaj potężny silnik, do tego mamy skrzynię biegów kółową, dyferencjał performance'owe, zawieszenie performance'owe, specjalny system skrętu, więc właściwie czego byśmy się nie dotknęli w tym samochodzie, to jest już zmodyfikowane i jest przygotowane pod sport. Ja już zresztą wielokrotnie mówię, że to już nie są samochody, tylko to są maszyny do driftingu. Tak. Teraz to już te maszyny, to nie jest ta BMW moja za 30 tysięcy, którą kupiłam kilka lat temu, tylko teraz te samochody kosztują po 500 000, a nawet 1 000 000 złotych. Jasne. No dobrze. Powiedz mi, jakie osiągnięcia w ogóle zdobyłaś tutaj jakby w tym sporcie? No ja jestem podwójną mistrzynią Europy w driftingu w klasie kobiet, więc bardzo, bardzo się cieszyłam z tych tytułów. Bardzo długo walczyliśmy o te tytuły. Nie ma za dużej konkurencji wśród kobiet, prawda? To nie jest taki sport przypisany dlatego dla w Europie. Kobiet. Tak, rzeczywiście, dlatego w Europie, bo w Europie tych kobiet jest dużo więcej, tak? Bo jak pozbieramy tam po jednej, dwie kobiety z danego kraju, które jeżdżą na takim pro poziomie. Bo na przykład we Francji tych kobiet jest około 30, które jeżdżą. Tylko one mają swoją serię, swoją ligę, tam jeżdżą pięknie, jeżdżą technicznie i tak dalej. Natomiast no, jazda w driftingu, to w tych ligach i w tych klasach, w których ja jeżdżę, a ja jeżdżę na przykład w driftingowych mistrzostwach Polski, jeżdżę w klasie Pro 1, więc w tej najwyższej. W Pucharze Polski jeżdżę w Mastersach, więc to jest w tej jakaś najwyższej. Klasa profesjonalna, tak? To jest klasa profesjonalna i tam już mamy takie sytuacje, że rozpędzamy się 170-180 km na godzinę i inicjujemy poślizg, tak? Więc tam już jest dużo agresji, dużo prędkości, dużo adrenaliny i faktycznie tych kobiet wtedy w tym Pro 1 jest dosyć mało. Natomiast jak sobie pozbiera właśnie, weźmie się te dziewczyny z Europy, no to się pozbiera tak, żeby można było stworzyć taką ligę i naprawdę te laski są niesamowicie zdeterminowane, z bardzo dobrym sprzętem, z bardzo dobrymi budżetami, więc no, często stają na podjach z mężczyznami, i tam ja z nimi wygrałam. Więc to było dla mnie naprawdę dosyć duże, fajne osiągnięcie. Super. Cieszę się bardzo też, że z mężczyznami w Polsce i nawet za granicą, bo w Drift Kings również, stawałam na podium w tych klasach właśnie najwyższych, a my mamy w Polsce świetnych drifterów. Naprawdę, mamy fantastycznych zawodników. Się śmieję, że mamy taką trochę ułańską chyba fantazję, ale faktycznie jak polscy drifterzy gdzieś jeżdżą za granicę, to mają niesamowitą agresję, niesamowicie potrafią jeździć i często stają na podiach, więc ja z tymi osobami również jestem w stanie stawać na podiach, to też jest duże osiągnięcie. I najważniejszy mój sukces, na który pracowaliśmy dosyć długo, Formuła Drift. Jako pierwsza Europejka startuję w zawodach Formuła Drift, to jest taka najbardziej prestiżowa liga driftingowa na świecie, zawody odbywają się w Stanach Zjednoczonych i przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Nie jest łatwo się tam dostać, trzeba mieć osiągnięcia, trzeba mieć mistrzostwa, więc udało mi się. Gratulacje. No nie jest to zbyt popularny sport w tej chwili jeszcze. A powiedz mi, jeżeli ktoś by chciał zacząć przygodę z takim sportem, jaką kwotą musi dysponować? Czy są jakieś kluby? Jak w ogóle zacząć? To jest tak, żeby w ogóle zacząć,
to nie trzeba tak dużego budżetu, ponieważ wystarczy, że weźmie się właśnie jakieś stare BMW E36, zaspawa się dyferencjał, utwardzi się zawieszenie, włoży ten hamulec hydrauliczny. Tak naprawdę w kwocie 10 tysięcy można się zamknąć, budując sobie samochód, którym można zacząć driftować, czyli stawiać pierwsze kroki, tak? I świetnie się bawić. Jest bardzo dużo placów, torów, które robią różne treningi. Tak. I tutaj od razu apel, informacja do osób, które mówią, nie ma gdzie jeździć, dlatego jeżdżą po ulicy. Jest gdzie jeździć. Jest bardzo dużo na przykład starych lotnisk, na których się odbywają takie treningi. Ja jeżdżę na giełdzie truskawek w Goławinie, tak? Więc są place, są miejsca, po prostu trzeba się zainteresować i tam można stawiać swoje pierwsze kroki, tak? Natomiast, jeżeli już się chce zacząć jeździć w zawodach, to oczywiście są takie ligi, jak na przykład Drift Touring Series, która specjalnie została stworzona dla osób, które nie mają dużych budżetów, a chcą wziąć udział w zawodach i się pokazać, tak? I może podłapać jakiegoś sponsora. Bo niestety, jeżeli weźmiemy, mówimy już o driftingowych mistrzostwach Polski albo o Pucharze Polski, Drift Open, to już samochody są bardzo drogie, zawodnicy dysponują świetnym sprzętem, świetnymi oponami, potężnymi mocami. Tak jak wspomniałam, mamy od 600 do 1200 koni mechanicznych w samochodach, więc rzeczywiście już w tym momencie i paliwo, i opony, i logistyka, i obsługa, i podzespoły, i tak dalej, to są ogromne koszty. No właśnie, no bo z tego co się orientuję, to opony zmieniacie co praktycznie przejazd, tak? Dokładnie tak. A koszt takich opon? Ile? No, około 200 euro per opona. Zmieniamy tylne opony, bo oczywiście rotacja jest na tylnych oponach i faktycznie, no tak jak wspomniałam, jak mamy te 170 na godzinę i tak pedał w podłogę, bo zasada jest taka, że prawa noga jest wyprostowana, lewa tylko tam ewentualnie nadstawia ten samochód, ale zawsze się śmieję, że hamowanie jest nie dla nas. Trzeba hamulce wyrzucić, będzie jeszcze lżejszy. One są tylko do nadstawiania, natomiast nie hamujemy. Żarty żartami, ale w ogóle hamulce naprawdę mogą zgubić nas, więc no tak, lepiej nie hamować, nawet w normalnej jeździe i w ekstremalnych sytuacjach. Natomiast rzeczywiście te prędkości są duże, ta rotacja jest duża i te opony się gubią, znaczy niszczą. Przepraszam, bo zaczęłam się trochę jąkać, dlatego że pomyślałam, że nawet w ekstremalnych sytuacjach nie do końca tak jest teraz przy obecnych systemach, nawet czasami dobrze zahamować i po prostu dać zrobić systemom swoje, jeżeli mamy systemy, seryjny samochód, jeżeli mamy seryjny, tak. Systemów już, tak? Tak, ale powiedziałam, że nawet w seryjnym, dlatego tak się trochę wycofuję z tego, żeby nie było, że potem instruktorzy mi powiedzą, nieprawda, hamujemy i staramy się liczyć, że ten EPS-y, ABS-y i ta cała reszta kontrole trakcji zadziałają. No. A to by się udało w ogóle z pasji swojej zrobić biznes też, tak? Bo w pewnym momencie pojawiają się sponsorzy jacyś. Tak. Opowiedz o tym, jak to się w ogóle zaczęło tutaj od strony biznesowej. Tak, rzeczywiście. Przez to, że my jesteśmy takim zespołem, który no, nie miał wsparcia żadnego, tak? Ja od początku zarabiałam na ten sport, pracując w firmach informatycznych. Przez 15 lat pracowałam w korporacjach i wszystkie swoje pieniądze, wszystko wrzucałam oczywiście w ten sport. Natomiast no, tutaj są... sky is the limit, tak, jeżeli chodzi o budżety. Właściwie każde pieniądze jest człowiek w stanie wydać i prawdę mówiąc, nikt mi nie powie, że kurczę, nie sprzęta, technika zrobi ciebie zawodnika, bo zawodnicy są naprawdę świetni i mają porównywalny poziom, trochę jak Formule 1, tak? Oni wszyscy są świetni. Tam już naprawdę niuanse robią znaczenie, sprzęt i szczęście, tak? I tutaj u nas jest dokładnie to samo. Im większy ma się budżet, im lepszy ma się opony, im lepszy ma się sprzęt, im bardziej możemy zrobić, nie wiem, serwis, wymienić to wszystko, zapewnić, żeby to auto było bezawaryjne i tak dalej, i tak dalej. Im więcej możemy trenować, to wszystko sprawia, że jesteśmy lepszymi zawodnikami i mamy większe sukcesy. No i w którymś momencie po prostu zrobiło się trochę problematycznie z moimi finansami, po prostu nie za bardzo byłam w stanie podołać, więc zaczęliśmy poszukiwać sponsorów. I to było piękne, bo w 2011 roku nam zaufała firma Yato, która produkuje narzędzia i jest z nami do dzisiaj. No więc... widzę właśnie twoich sponsorów, masz nawet reklamy sponsorów. Tak, to prawda, bo rzeczywiście firma Yato z nami jest od 10 lat i jesteśmy bardzo sobie wierni. I no duże firmy widzę tutaj. Duże firmy, kochane firmy, które nas wspierają bardzo. Jest taka fajna w ogóle atmosfera pomiędzy nami. Natomiast fajna atmosfera też dlatego, że my rzeczywiście powiedzieliśmy,
chcieliśmy być takim przedłużeniem ich marketingu, tak? Mhm. Czyli dostarczyć im usługę marketingową. I nawet to tak wygląda, że bardzo często dają nam zlecenia sesji, kampanii, różnych promocji i tak dalej, czyli my dostarczamy im gotową kampanię, a nie jesteśmy tylko i wyłącznie zawodnikiem, który dzwonisz i mówisz, przyjedź o godzinie 18, bo będzie nagranie reklamówki i oni już to wszystko ogarniają, tak? Nie, my po prostu wysyłamy gotowe materiały naszym sponsorom i tak działamy. Bardziej jako firma PR-owo-marketingowa, która ma świetny marketing emocjonalny za sobą, bo motorsport jest marketingiem emocjonalnym. Rzeczywiście drifting został uznany za jeden z najbardziej seksownych sportów, motorsportów, no bo to jest takie seksowne, jak ten samochód się porusza, tak? Jesteśmy jak gladiatorzy. Ktoś kiedyś właśnie powiedział, że jesteśmy jak gladiatorzy, bo to są takie... Wszystko się dzieje na raptem kilku zakrętach przed publicznością i jadą te samochody takie, wiesz, 1000-konne, ziemia drży, my suniemy bokiem, ten dym, oczywiście nam dochodzi do kontaktu i tak dalej, więc niesamowita adrenalina i co minutę mniej więcej się to zmienia, więc to nie jest tak, że przejechały samochody i czekasz, aż wrócą po pętli na przykład, albo idziesz na kolejny odcinek specjalny szukając tych samochodów, tylko rzeczywiście siedzisz w jednym miejscu, jesz sobie popcorn i obserwujesz cały show, który się odbywa przed tobą, więc jest to świetne. Świetna platforma do promocji, świetny też poligon doświadczalny. My właśnie, jak patrząc na sponsorów, oczywiście Falcon, opony, jeździmy na tych oponach, zresztą cudowne opony, zupełnie serio i obiektywnie. Jato, który no, naprawia nam samochody i wszystkim samochody, się śmieję, bo mamy świetnie wyposażonego busa, wszyscy o tym wiedzą. Serwisowego, tak, bus serwisowy, wszyscy o tym wiedzą, więc od razu jak szukają jakichś narzędzi, szukają jakiejś części, to od razu pierwsza rzecz to ja pędzą do Pilarczyk. No i Petronas oczywiście my musimy zabezpieczyć silniki, więc oleje, które lejemy, zresztą Formuła 1, tak? Oni tam testują te oleje, my testujemy u siebie w driftingu, no i nie stać nas na to, żeby wlewać jakiś słaby olej, więc rzeczywiście te wszystkie produkty testujemy, dostarczamy im też informacji z pola bitwy. Ja tutaj rozumiem, że pojawiło się też kupę firm takich tuningowych, tak? Które robią takie samochody, produkują takie samochody, ale wy to robicie we własnym zakresie z tego, co się orientuję, tak? Tak, dokładnie. Czy jest jakiś warsztat już w tej chwili stworzony? I tak i nie. To znaczy, to jest tak, że współpracujemy z kilkoma warsztatami, bo to nie jest tak, że my sami wszystko budujemy. Mamy specjalistów, mamy kolegę, który specjalizuje się w silnikach amerykańskich, więc on, i to od zawsze, od samego początku, Grzenio, zresztą ja kiedyś z nim założyłam też warsztat, potem odeszłam, on prowadził ten warsztat później sam, więc naprawdę mu niesamowicie ufam. I to jest tak, że my wymyślamy, Mariusz to jest szef mojego teamu, główny konstruktor tych samochodów, on sam kiedyś miał warsztat, budował auta głównie offroadowe, też driftingowe, no i teraz konstruuje te auta i potem oddaje specjalistom, tak? Czyli ktoś się specjalizuje w klatkach, ktoś się specjalizuje w silniku, ktoś się specjalizuje w elektryce i tak dalej, elektronice, więc generalnie jest rzeczywiście ten samochód przewożony do najlepszych w danej branży. Jak królowa driftu jeździ na co dzień, powiedz mi? Stajemy z tobą na skrzewaniu i od razu palimy gumę? I tu by się zdziwił. To jest coś pięknego, ponieważ ja jeżdżę na co dzień 500-konnym Camaro. No to mało. O, mało, pewnie. Samochód ma 500 koni i uwaga, jadę 50 na godzinę. I wszyscy Ale nie daje się wyprzedzać, tak? Ja jadę sobie na prawym pasie i w ogóle mam luz. Nie, serio, uważam, że ulica nie jest do jazdy szybkiej. Naprawdę jest zbyt dużo innych użytkowników, zbyt dużo sytuacji, których można nie przewidzieć, ciężko można przewidzieć. Najlepsi kierowcy, naprawdę profesjonaliści, można sobie poczytać, można sobie poszukać takiej informacji. Profesjonaliści ginęli, bo stracili tą czujność. Szkoda życia swojego, szkoda życia czyjegoś. Nie przyspieszy nam to jakoś super, więc rzeczywiście ja jeżdżę bardzo spokojnie po ulicy teraz. A druga sprawa to brałam kilka razy udział w szkoleniu, gdzie pod hasłem oswajamy poślizg chodziło o to, żeby ludzi oswoić z poślizgiem. Nie chodziło o to, żeby teraz wszyscy driftowali po ulicy, tylko żeby poczuli, co to poślizg. I to było super doświadczenie, ponieważ bardzo dużo osób, jak
nagle wpadało w pocisk, pomimo że jeździli 15 lat za kierownicą, ale wpadali w pocisk, nie mieli wcześniej takiego doświadczenia, wpadali w pocisk i paraliżowało ich dokładnie. I mózg się kompletnie wyłączał. I chodziło o to, żeby kilka razy ich wprowadzić w ten pocisk, żeby ten mózg zaczął funkcjonować i starał się coś zrobić, tak? Mhm. I starał się ten samochód jakoś zapanować nad tym samochodem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak zobaczyłam, że 10 na 10 osób paraliżuje za kierownicą, to nagle wyjechałam na ulicę i mówię, ja się boję. Tak. Więc myślmy za siebie, myślmy za innych, bądźmy odpowiedzialni, współpracujmy z innymi i naprawdę ulica to nie jest miejsce do wygłupów. Są do tego miejsca i jest ich dużo. No te nowoczesne systemy w samochodach też troszeczkę ogłupiają ludzi. Ludzie się czują już tak pewnie, dopóki nie załapią właśnie tego pierwszego poślizgu i wtedy tak na dobrą sprawę nie wiedzą w ogóle, jak się zachować. Tak. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość? No bo myślę, że tutaj będziesz kiedyś mistrzynią świata. To chciałbym, żebyś powiedziała, kiedy dokładnie. Tak, plany na przyszłość są bardzo ambitne. Rzeczywiście plany na przyszłość będziemy, no 2022 jest bardzo, bardzo ambitny, ponieważ będziemy jeździli w Mistrzostwach Polski, no i wracamy też do Europy i wracamy do Stanów Zjednoczonych. Coś, co musieliśmy niestety odpuścić przez ostatnie dwa lata przez pandemię i lockdown. W Stanach są te największe zawody, tak? Dokładnie tak. W Stanach są te największe zawody i tam oczywiście wracamy. Poza tym oczywiście będziemy też na pełno różnych eventach i tu od razu zapraszam wszystkich 16 marca na nasz event inaugurację sezonu. Oczywiście Ciebie zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że nas bardzo będzie mi miło. Będzie to duża, fajna impreza otwarta dla ludzi. Będziemy chcieli się podzielić właśnie szczegółowymi planami. Jak się impreza nazywa? Inauguracja sezonu Karoliny Pilarczyk. Jasne. Będziemy informować u siebie na social mediach. Będziemy też robić dwie fajne aktywności, które będą prowadziły do tej inauguracji sezonu, więc zapraszam serdecznie i będziemy tam się bawić z Wami. Dziękujemy. Karolina Pilarczyk to nie tylko drift. Tak. Też zajmujesz się pomocą, tak? Pomagasz zwierzętom. Może powiesz parę słów na ten temat. Tak, rzeczywiście. Ja od dziecka bardzo kocham zwierzęta. Jestem bardzo związana ze zwierzętami. Wychowałam się w domu pełnym zwierząt. Mhm. Śmiałam się, że mieliśmy takie mini zoo, bo były i psy, i koty, i papugi, i żółwie, i jakieś szczurki, i rybki, i właściwie wszystko, co można by było wymyśleć. Większość z tych zwierząt było uratowanych. Ja miałam taką tendencję już od małego, że nawet robaczki znosiłam. I nawet mam taki flashback, słuchaj, z dzieciństwa. Bo moja mama bardzo nie lubiła pająków, a ja oczywiście nie pozwalam nic zabić, więc ona tylko krzyczała, Karolina, jak nie chcesz, żeby zginął, to go wynieś. I ja musiałam te pająki wynosić na zewnątrz. Więc rzeczywiście od zawsze ratowałam zwierzęta i pomagałam zwierzętom i dzisiaj cały czas robię to bardzo aktywnie. Jestem ambasadorem Fundacji AST, która zajmuje się terierami typu bull, czyli to są wszystkie pitbulle, amstaffy, bull teriery, porzucone, tak? Skrzywdzone, problematyczne. Rzeczywiście my staramy się też wyciągnąć je ze schronisk, ponieważ to są psy, które są bardzo delikatne. W schroniskach często chorują, ponieważ one nie mają podszerstka i szczególnie jak jest zimno, to bardzo źle to znoszą. Plus to są niezwykle emocjonalne psy, o czym ludzie nie wiedzą i tu też staramy się edukować na temat tej rasy. Oczywiście przez wiele, wiele lat staraliśmy się zmienić postrzeganie tej rasy. One uchodziły za te groźne, za morderców. Natomiast to nie jest prawda, tak? To są z psami jak z dziećmi, tak? Jak wychowasz, tak masz. I tak samo jest z amstaffami czy pitbullami. To są psy bardzo wrażliwe, to są psy wręcz nawet... One porywają i kradną serce, ponieważ widzisz takiego psa, który jest napakowany, ma wielką mordę, ma wiele mięśni, a w nim jest tyle delikatności i tyle takiej miłości, jest tak wpatrzony w ciebie, że cię to po prostu rozbraja. Tak. To jest tak, jak wiesz, jak widok takiego, nie wiem, wielkiego karka wytatuowanego, wiesz, jakiegoś Harley'owca. Który... Nie jestem aż taki straszny, bez przesady. Ale to wiesz, Harley'owcy to tak, wiesz, zawsze taki postrach mieli, wiesz, tutaj siać i który trzyma kotka i go głaszcze, nie? To po prostu ciebie to rozwala zupełnie, nie? I takie są pitbulle i rzeczywiście staramy się opowiedzieć o tej rasie, wyedukować na temat tej rasy, co ta rasa potrzebuje, żeby mieć najcudowniejszego przyjaciela, bo niestety bardzo często ludzie sobie biorą pieski kompletnie nie znając rasy i potem efekt jest taki, że biorą sobie teriera, który potrzebuje wyładowania się,
klasie ma ADHD i potrzebuje biegać po kilka godzin dziennie, a ludzie go zamykają w domu na 10 godzin, a potem wychodzą z nim na 5 minut na spacer, tak? No i dochodzi do tragedii, pies jest niewyżyty, niszczy w domu, a potem się zaczyna krzyczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście staramy się zmienić postrzeganie, jeżeli chodzi o tą rasę. No i oczywiście też w ogóle nie tylko TTB, ale w ogóle też działam przy schroniskach różnych, fundacjach, które też ratują inne zwierzęta, sarny, dziki. Działam przy schronisku w Józefowie koło Legionowa, tam cały czas nagrywam pieski, staram się znaleźć im domek. Super. Staram się też edukować na temat wolontariatu i tu jest też od razu apel wielki do Państwa, że jeżeli nie możecie zaadoptować psa, wolontariat. Psy bardzo potrzebują, żeby przychodzić do schroniska, żeby je wyprowadzać na spacer, żeby z nimi obcować, żeby je socjalizować, żeby z nimi przebywać, żeby je głaskać. Bardzo potrzebują, a jednocześnie no, jak nie macie możliwości zabierania, to jest ogromna rzecz dla nich. I rzeczywiście o tym wolontariacie też trąbię i staram się mówić, gdzie mogę. No, zawsze też warto przemyśleć, jeżeli pies ma być prezentem na święta czy pod choinkę dla dziecka, przemyślcie, czy naprawdę chcecie tego psa, tak? Tak, tak. Bo pies to nie jest zabawka, to nie jest to tak, nie że jest się zabawka. Go za 2 tygodnie wywali do lasu. No tak nie może być po prostu. To prawda, ja jestem świadkiem takich dramatów i te zwierzęta tak cierpią niesamowicie, że to jest tragedia, dlatego bardzo proszę mocno to przemyśleć. Mhm. Jeżeli nasi widzowie by chcieli pomóc ewentualnie, gdzie się mogą zgłosić, do jakiej fundacji, którą ty się opiekujesz, powiedz jeszcze raz. Serdecznie zapraszam. Oczywiście ja jestem przede wszystkim też dostępna na moich social mediach Karolina Pilarczyk, Professional Drift Driver na Facebooku czy na Instagramie Karolina Pilarczyk. Jestem aktywna, sama prowadzę, odpowiadam. Czasami trochę z poślizgiem jak to drifter, ale odpowiadam. No i oczywiście jeżeli chodzi o fundacje, to serdecznie zapraszam. Tych fundacji jest bardzo dużo. Ja się akurat przyjaźnię najbliżej z właśnie fundacją AST, która zajmuje się pitbullami, z psierocińcem. To jest hospicjum dla zwierząt. Niezwykłe miejsce, ruszające są mówicie serce. Fundacja Wzajemnie Pomocni, którzy też zajmują się, jest to ośrodek dzikich zwierząt, więc zajmują się też właśnie sarnami, dzikami. Mają krowę. Dziką, ale to jest w ogóle fajna historia. Naprawdę, słuchajcie, w ogóle pójść tam, posłuchać tych historii, to jest tak niesamowite. To są tak fajne i wzruszające i takie miłe te historie, że od razu człowiekowi jest lepiej. Jest w ogóle lepiej, tak? Pomaganie innym. Bardzo szlachetna inicjatywa. Pomaganie innym. Wszystkim. Pomagajcie. Wy się wtedy poczujecie lepiej, naprawdę. Jeżeli ktoś by był też zainteresowany jakimś sponsoringiem, tak? To zapraszam. Tak samo. Prosimy o zgłaszanie bardzo się do Karoliny. Tak, poproszę. Poprzez jej social media. Zapraszam serdecznie, oczywiście. Karolinko, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję. Bardzo mi jest miło, że poświęciłaś mi czas. Jeżeli się Państwu materiał podobał, bardzo proszę o naciśnięcie ikonki subskrybuj oraz pozostawienia łapki w górę. Oczywiście też proszę o udostępnianie tego materiału. Będziemy wdzięczni. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję bardzo.